Rasia. No, wreszcie zaczął grać. Po tym okresie nie tylko nie siedzenia na ławce czy na trybunach, nie ma spalonego jest. Southampton, co cieszy oczywiście, bo Jana stawia sprawę jasno. Nie będą grali, niech się nie łudzą. Jeśli będą bez formy, nie będę na nich stawiał. I tutaj chyba mamy błąd sędziego, bo z tej akurat powtórki widać, że nie było spalonego. To są ważne momenty, bo właśnie po takich dośrodkowaniach często zespół może stracić bramkę i jakby z jednego prostego błędu robi się duży problem. Donovan. Spore zamieszanie. Nie bardzo było wiadomo, kto dojdzie do tej piłki. Szymkowiak na wolne pole do Frankowskiego. Jest okazja. Rasiak ze Smolarkiem. Zagranie do Smolarka. Będzie okazja. Szymkowiak uderzył, ale wprost po bramce drużyny amerykańskiej. Pierwsza ładna okazja Polaków, ale może oni za chwilę, bo kontra Amerykanów. Przerwanie przez Jopa akcji Twelmana. No Mirekowi Szymkowiakowi takim ostatnim ślizgiem rozpaczy, że tak powiem, obrońca zblokował strzał. Naprawdę świetnie zachował się tutaj w tej sytuacji. Jak widzimy... 6 zmian, tak pozwala FIFA. I tylu zmian będą mogli dokonać obaj trenerzy. Bruce Arena, prowadzący reprezentację Stanów Zjednoczonych od 98 roku, Frankowski. Ładne to było. Bardzo dobrze się zachował. Wrócił, pomógł zespołowi. Baszczyński. W pierwszej piłki okazja, Smolarek, Heller. No ładnie grał teraz skrzynówek do Smolarka. Kolejna groźna akcja polskiej drużyny, jeszcze nie koniec. Szynówek, Żewłakow, znowu okazja do dośrodkowania, może tym razem dokładniej. Żewłakow zdecydował się na strzał. Dobrze, dobra próba. Do tej pory nie strzelaliśmy z dystansu, jest to po raz pierwszy. Dobrze, Żewłakow, ta piłka jeszcze troszeczkę sprawiała problemy, ale widzieliśmy przed chwileczką przepiękne, długie podanie, zmiany ciężkości gry. I z pierwszej podanie do naszego zawodnika, Smolarka. Donovan jednak pozostawia rozegranie partnerom. Luis, obiegnięcie. Jerzy Dudek. No i obok bramki strzelał Czerlonga. Poszedł za tym strzałem Jurek Dudek, ale tak, piłka daleko. Czuł Jurek, że to nie jest uderzenie w światło bramki, dlatego... Dobrze, że asekurował cały... Idzie lewą stroną Luis. Troszkę przypadkowo uderzył to Smolarek. Luis. Boruc. I szansa dla Amerykanów. 1-0. Cieszy się Dempsey. Błąd naszych obrońców. Artur Boruc nie do końca skutecznie piąstkował piłkę, jedno dośrodkowanie, niepewne wyjście Boruca z bramki, nie trafił czysto piłki, obrońcy nie upilnowali przy pierwszej okazji, w tej pierwszej fazie, gdzie skakali do głowy, widzimy tutaj, jak również przy asekuracji po tym, jak ta piłka już spadała w kierunku bramki. Mówiłem o tym niemrawym początku, takim braku zdecydowania Polaków. Amerykanie, Cherundolo, no, pokrzepieni zdobyciem gola. Oczywiście teraz bardziej zdecydowani, nie ma spalonego. Johnson, boczną siatkę. Pogubiła się teraz nasza obrona. Przede wszystkim daliśmy zepchnąć się bardzo głęboko pod własne pole karne i Amerykanie stwarzają coraz przewagę bocznymi obrońcami, to z prawej, to z lewej strony. Tutaj świetne podanie prostopadłe, nie ma spalonego. Spóźniony Jacek Bąk. I Amerykanie stanęli przed kolejną szansą do tego, aby podwyższyć rezultat spotkania. Będzie jeszcze jedna zmiana w zespole amerykańskim. Tymczasem Rasiak do środka, niedokładnie do Frankowskiego, ten do Smolarka. Obiega tutaj Baszczyński, Frankowski, pole karne. Trudno oddać strzał, Baszczyński. Wybijają obrońcy, jeszcze nie koniec, z daleka uderza mocno krzynówek, ale nie celnie. Brawo, brawo za ten atak. Właśnie tu widzieliśmy ten atak Baszczyńskiego prawą stroną.
bardzo mocno zasekurował i stworzył liczebną przewagę. Mieliśmy sytuację. Dobrze, Radomski podszedł na 20 metr. Te piłki wybijane spod bramki amerykańskiej faktycznie lądują na 20 metrze. Musimy próbować wszystkich rozwiązań, na tyle obstawić pozycję w ataku, aby była możliwość do tego, aby skutecznie wykończyć akcję. Szykuje się do wejścia Pablo Mastroeni. Paszczyński. Kosowski. Baszczyński, ładne włączenie się teraz w akcję bocznego obrońcy. Baszczyński na pole karne. Szkoda! Szkoda, że nie strzelał. Artur Boruc, to nie mogło go zaskoczyć. Powrót Luisa na swoją nominalną pozycję lewego obrońcy, on strzelał. Cofa czteroosobowy, a już w zasadzie trzyosobowy mur, niemiecki arbiter. Troszkę się za blisko, moim zdaniem, tam nie ma 9 metrów, na to słusznie zwraca uwagę Jacek Krzynówek. Ale nie bardzo to przyjmuje do wiadomości niemiecki sędzia, no i zobacz. Krzynówek, broni Howard, ładny strzał, ładna akcja Polaków. Znowu zaczyna padać. Dobre uderzenie tutaj, faktycznie gdyby ta piłka wcześniej dostała takiego kozła, wiele problemów stworzyłaby bramkarzowi. Kłopoty, bo na takim zaśnieżonym boisku trzeba było brać w dłuższych korkach. Jest żółta piłka, będzie widoczna. Gracz amerykański. Konkretnie Conway, tymczasem Howard. No, miał dużo szczęścia.